Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu 17. kolejki Euner drugiej ligi. Dzisiaj wyjątkowo jesteśmy we trzech. Janek Zawarska oraz trener gości Jarosław Skrobacz. Janek jest z nami, bo Janek jest podopieczny Fundacji Tęcza. Janek ma 22 lata, od dawna się interesuje piłką i ostatnio dołączył do mediów klubowych Hutnika. Tak więc dzisiaj prowadzimy konferencję prasową we dwóch. Janku, oddaję Ci głos. Witam na konferencji prasowej. Witam trenera gości i poproszę o komentarz po meczu. Dzień dobry. No co, po takim meczu właśnie nie chcę za bardzo komentować. Wolałbym poczekać z tą opinią, oceną gdzieś tam na późniejszy okres. Na gorąco. Myślę, że ten mecz w przeważającej części przebiegał tak, jak się tego spodziewaliśmy. Niestety nie potrafiliśmy sobie poradzić z obroną gospodarzy na swojej połowie. Grali blisko, wracali cały czas gdzieś ustawieni nisko, czy nawet niekiedy bardzo nisko. My nie mam tej jakości, szczególnie tego ostatniego podania brakowało jeszcze. Na dodatek straciliśmy taką, myślę, pechowo, przypadkowo troszeczkę pierwszą bramkę, co tylko przeciwnikowi pozwoliło jeszcze nabrać większej wiary w to, co robią. I tak to spotkanie wyglądało. No, druga część, wiadomo, że jeśli się otwierasz, ryzykujesz, atakujesz coraz większą ilością przeciwników, no to niekiedy nawet przypadkowe akcje gdzieś tam zalążek powoduje, że rywal ma sytuację i tak to właśnie wyglądało. Niemniej my, będąc na tej pozycji w tabeli, na pewno powinniśmy pozostawić po sobie lepsze wrażenie. Niestety przegrywamy i pozostaje nam tylko pogratulować gospodarzom zwycięstwa i zdobycia cennych 3 punktów. Dziękuję. Proszę o zadawanie pytań. Czy jakieś pytania do pana trenera? Skoro nie ma żadnych pytań, to dziękuję za udział w pierwszej części konferencji. Dziękujemy.